powiem ci, że po tych 3 godzinach snu na handlach akurat czuję się trochę mniej pewny niż na sztance. Tu mamy właśnie przykład człowieka, który był wczoraj na imprezie i spał tylko 3 godziny, ale nie odpuścił treningu. Nie wiedziałem, że ta kamera ma funkcję 360. Podobało mi się, że w kilku ostatnich powtórzeniach została wprowadzona technika kobry, tak zwane syczenie. Zaangażuję przeponę. Ej, ale lekkie! Taki wyimaginowany glikogen spis się zleciał. Piękne, piękne. Jak wrażenia? Pizza hawajska i dziewczyna zajmuje 2 siedzenia z tyłu, gdy siedzi. Taki był smak tej serii. Właśnie to jest bardzo śmieszne, że jak parę razy u znajomego jedliśmy obiad, to ja jako pierwszy kończyłem, on był dopiero w połowie obiadu. Okay. I on tak jadł wolno, strasznie wolno. To jest właśnie, ja nie rozumiem, jak można jeść wolno. Znaczy, to nie jest takie delektowanie się, bo delektowanie się to jest co innego, ale on po prostu je wolno. Jemu nie przeszkadza to, że jedzenie sobie leży i nie jest zjedzone. Mi by to przeszkadzało. Bardzo przydatna umiejętność, kiedy na imprezie jest mało jedzenia i musisz się bić o jedzenie, albo być po prostu szybki. Zjadłem 5 garści popcornu w czasie, kiedy każdy zdążył zjeść tylko 1 garść. Czuję, że troszkę odpaliły tobie się zmysły takiego neandertalczyka, żeby przetrwać. Instynkt przetrwania. Prawo dżungli się zaaktywowało. Tak, bo akurat byłem po treningu i nie zdążyłem za bardzo nic zjeść. Chciałem tutaj tylko zwrócić uwagę, że mieliśmy przed chwilą taką ciekawą sytuację. Podszedł do nas gościu i tak troszkę agresywnie powiedział, zapytał się, czy nagrywamy, i ja mówię, że tak, a on powiedział, że no to niezły pozew będzie i słuchajcie, ale wy nie powinniście mostkować podczas robienia klatki piersiowej. No, ale nie? I byliśmy mega zaskoczeni właśnie, i zaczęliśmy z nim dyskutować. Mówił, że robił kurs na trenera i że widzi, jak niektóre osoby po prostu kaleczą, robią sobie krzywdę. Robią sobie krzywdę właśnie. I potem wrzucają to na YouTube i zarzucał nam, że my robimy błąd, robiąc mostkowanie właśnie, przy klatce piersiowej. I nawet potem rzeczywiście ty, Damian, spróbowałeś zrobić klatkę. Właśnie, spróbowałem zrobić jego techniką i moją techniką. Próbowałem jego techniką, w ogóle płasko leżąc na ławce. I on mówił, że wtedy mam klatkę wypiętą, wtedy wszystko się angażuje, nie pracuję żadnymi innymi mięśniami. Tylko najgorsze jest to, że właśnie wtedy mi barki pracują, a klatkę miałem luźną. Czułem luźną klatę, normalnie w ogóle 0 napięcia. A właśnie przy mostkowaniu, no akurat ona się fajnie rozciągała na samym dole, a na samej górze była mocno napięta, więc... A więc chciałem tutaj tylko szybko jeszcze nadmienić, abyście uważali na tego typu trenerów, którzy próbują podeprzeć swój autorytet tym, że ukończyli kurs na trenera, a nie jakimiś sensownymi argumentami, dlaczego tak, dlaczego nie. I według mnie mostek powinien robić każdy, dlatego że mostek ze ściągnięciem łopatek pozwala odciążyć barki i uchronić je przed kontuzjami. Ułatwia też prowadzenie sztangi po łuku. I no, jakby leżąc plaskiem, tak naprawdę zaburzasz naturalną krzywiznę kręgosłupa i trudniej zaangażować jest po ślady, przez co no, prostowniki są narażone na kontuzje. I ciekawe, czy by się to wydarzyło, gdybyśmy nie mieli kamery. Więc wydaje mi się, że ogólnie jakby to, że będziemy poruszać się teraz obiektywem, będzie przyciągało różne przygody. Dużo pozwów. Być może on jakby podszedł do tego tak, że bardzo bezkrytycznie poszedł, że skoro to jest kurs na trenera, no to nie może być tam niejasności i wszystko musi być poprawne. My też mamy z Damianem taką zasadę, że nieważne co mówisz, nieważne jak ciekawie odpowiadasz, to osoba, która trenuje, jest święta i najważniejsza i nie może mówić, ma zakaz. I w sumie nie ma sensu wchodzić powyżej linii barków handlami, ponieważ wtedy już angażujesz czworoboczny. Podobają mi się te twoje wstawki merytoryczne. Dzięki temu nasz film będzie troszkę bardziej wartościowy. Nie będzie tylko pokazywaniem gołej klatki. Ja jestem troszkę mniejszy, więc biorę tylko 8. Fajnie jest też przytrzymać u góry lekko. Dokładnie tak. W ogóle istnieje teoria, że lustra na siłowni
są tak lekko sztucznie, w sensie taki fish eye jest i są takie lekko właśnie wypukłe. I to właśnie sprawia, że osoby częściej przychodzą na siłownię. To też w sumie dla nas jest taki protip, że to my możemy jeszcze dodatkowo dodać efekt na cały film, jak delikatny fish eye, też będziemy trochę większy. O, tak. Nie żeby coś, ale zawsze chciałem być youtuberem. Nawet nagrałem poradnik do Minecrafta w 2012 roku. To jest świetny fundament, idealny początek, żeby zostać wielkim, popularnym nagrałem youtuberem. Zapowiedź, w sensie nie poradnik, ale zapowiedź do serii, której w końcu nie nagrałem. A i prawie całą baterię zjechaliśmy. Tak się skończy bateria, co wtedy? Wtedy nie ma sensu w ogóle ćwiczyć. No tak. Wtedy w ogóle idziemy jeśli od razu nie do możecie czegoś udokumentować, to nie warto w ogóle. Po co to robić w ogóle? Po co to robić? Chciałem patrzeć prosto w obiekty i mieć poważną minę, ale to jest chyba niemożliwe. Poważny trening. Ja lubię takie bliskie ujęcia. Jestem w stanie wiele poświęcić dla dobrego, śmiesznego ujęcia. Tego nigdy ci nie powiem, odejdź z tą kamerą, chyba zawsze będę pragnął bliżej. Już chyba mamy z 4 osoby do dodatkowego pozywiku. Zbiórka na Patronite. Jest bardzo... Ej, ja złamałem podstawową zasadę, nie można mówić w trakcie ćwiczeń. Przepraszam. Możesz mi wymyślić karę. Dobra, teraz musisz trzymać jak najdłużej w górze. Teraz musisz trzymać. Trzymaj, nie puszczaj. Nie możesz puścić. Ale cały czas. Nie do końca mogę zgodzić się z tą karą, panie trenerze. To dlatego, że jak zbyt mocno przetrenuję dzisiaj barki, no to one nie zdążą się zregenerować na kolejny trening. A kiedy masz kolejny trening barków? No barków mam tam za jakiś czas, ale... No właśnie, więc o co ci chodzi? Proszę inny rodzaj kary, na przykład zjedzenie dużej ilości brukselki. To dzisiaj musisz ukradkiem wziąć więcej niż jedną próbkę lodów darmowych. Mimo tego, że pewnie można tylko jedną, to musisz jakoś ich tam, wiesz, przekabacić. Ale tu porządna seria widzę. A co do twojej kary wymyślonej, to jestem bardziej skłonny coś w ten deseń zrobić. Spróbuję. Część merytoryczna. Kratka wypięta, ściągnięte łopatki, skierowane na dół. I w jak najbardziej możliwym stopniu kierować po prostu biceps do przodu. No właśnie, nazwałbyś ten ruch bardziej push czy pull? Jak dla mnie to jest i jednocześnie dość pull i trochę push. No, ja bym, no, ciężko to skategoryzować. Większość, znaczy, ale właśnie, a same rozpiętki to jest push czy pull? To pull? A właśnie, to jest trochę takie pytanie, być albo nie być. Mam w ogóle coś takiego, że... Może właśnie dlatego nie robiłem nigdy tego ćwiczenia, bo ja nigdy nie próbuję nowego ćwiczenia, jeśli wcześniej nie poczytam o nim, nie pooglądam 10 filmików na YouTubie, jak się powinno to prawidłowo robić. Jakby ktoś mi powiedział, ej Norbert, chodź spróbujemy nowego ćwiczenia, bym powiedział, ej, poczekaj, powoli. Chciałem w międzyczasie powiedzieć, że znalazłem bardzo oldschoolowy kettle. Wydaje mi się, że sam Arnold go jeszcze pamięta. Czuję, że właśnie używanie takiego żelastwa, które jest już mocno wyeksploatowane, pozwala wycisnąć więcej, bo te historie, które ten kettle przeszedł, sprawiają, że on ma większą moc. Kurde, chciałem coś mądrzejszego powiedzieć, ale mi to... Prąskuje się ładnie. Możesz jakby szybki udać, że w sumie chciałeś się przebrać, ale nagle ci się przypomniało, że musisz zrobić serię. O, teraz druga noga, żeby balans został zachowany. Tutaj został jeszcze zastosowany patent byczych jąder. A dlaczego w taki sposób? Ponieważ te warkocie dziewicy tak nie ogranicza mnie, te linki nie ograniczają mojego ruchu i zawsze mogę, wiesz, robić coś takiego szerzej. Jest większy komfort użytkowania. Właśnie, mogę sobie na więcej pozwolić w taki sposób, nie? Bardzo fajne facepulle z rotacją. Prozdrowotne działanie, jednocześnie hipertroficzne. Na koniec każdego treningu góry. Choć to ja powinienem mówić, bo nasza złota zasada mówi, nie mów podczas... Jezu!
Nie dość, że wzmacnia fajnie barki, to jeszcze kaptury. I fajnie pompuje przed kaptury wejściem też? Do szatni. A co, no, nie wiedziałem, no, przed wejściem do szatni. Może zrobić wejście smoku. Mocno czekoladowe. Ok, wielki test smaku. One są takie gęste, ta czekolada jest taka głęboka. Aksamitna. Aksamitna. I one w środku jeszcze mają takie jakby praliny rozpuszczone czekoladowe. Jak tam makrosy. Mhm. Takie makro niezbyt sportowe. Okej, mi pasuje. Tutaj kolega na masie jest zadowolony. To coś ma 200 kalorii. Ej, naprawdę kozak. Ciężko się opanować i od razu jest walona druga. Tak jest. To jest życie. I najlepsze jest to, że po treningu to naprawdę idzie w mięśnie, ale naprawdę. Ten smak jest trochę jak taka podróż w głąb Afryki, gdzie taki Afrykańczyk, bardzo taki native, pokazuje ci takie mocno, takie intymne, tradycyjne życie i zaprowadza cię gdzieś w głąb dżungli, gdzie cała ta podróż jest bardzo męcząca. Po drodze są różne drapieżne zwierzęta, polują na ciebie pumy, a ty musisz z kosą jeszcze w ogóle nadążyć za rytmem tego Afrykańczyka. W ogóle pada deszcz po drodze i są tam skorpiony. Ty ledwo żywy w końcu dochodzisz do tego miejsca docelowego, a tam... się okazuje, że to jest takie plemię z namiotem i w ogóle wszyscy tańczą wokół ogniska. I oni ci przedstawiają, wyciągają z podziemi ziarno kakaowca. Ziarno tak kakao. Mocno czekoladowego, że ty po prostu... A to taki właśnie przeleżany specjalnie, żeby tak ta esencja się wyciągnęła właśnie. Ten kakaowiec leżał w tym piachu, zafermentowany, takie zakonserwowany tysiące lat. Przez z pokolenia na pokolenie to jedno ziarno kakaowca zostało przekazywane i pielęgnowane, dbane i tam jakby cały czas obsypywane kakaem, żeby te ziarno było jeszcze bardziej kakaowe. I w końcu ty masz okazję i możliwość skosztowania tego. To jest kozak. Nawet tutaj osoba, która nie przypada za słodkościami, chyba się przekonała. No, trzeba przyznać, jest dobre. Jest mocno czekoladowe, tak jak mówisz. W skrócie, mocno czekoladowe. I ten smak nie jest właśnie taki sztuczny. Jest taki naturalny.